Fernando Rodriguez, po przegranej walce Satoshi Mishim na KSW 47, witamy serdecznie z powrotem w Polsce. Mais uma vez, bem-vindo à Polônia. Quero agradecer muito a toda a organização do KSW por essa oportunidade de estar nessa grande organização, dizer que eu amo a Polônia, tenho ela como a minha segunda nação e é um prazer estar aqui de novo. On też się cieszy, że jest. Dziękuję KSW za kolejną szansę i za to, że może być w Polsce, którą naprawdę pokochał i którą uważa za swój drugi dom. Chcielibyśmy zapytać najprościej, tak naprawdę, czego w tej walce zabrakło, aby ją wygrać, no bo sędziowie nie byli jednogłośni. Satoshi Ishii postawił twarde warunki, ale dało się ten pojedynek wygrać. On był w zasięgu Fernando dzisiejszego wieczoru. Parece que podía ganhar essa luta que foi capaz de fazê-lo, então que faltava. Eu acho que o meu erro foi deixar ir para a mão dos juízes. Respeito e não quero tirar o mérito do Satoshi Ishii, mas vocês veem como eu saí da luta e como ele saiu da luta. Mas é isso, agora é voltar para a América Top Team, começar um camp para uma próxima luta e voltar a encontrar a vitória para recuperar meu cinturão. Jeśli pytasz, czego zabrakło, to pewnie tego, że zostawił to w rękach sędziów. To zawsze jest trochę loteria, być może trzeba było zrobić więcej i spróbować wygrać tę walkę. Natomiast no, on, nie odbierając niczego Satoshiemu, cały czas uważa, że wygrał tę walkę. Wystarczy porównać, jak oni wyglądają po tej walce, jak wygląda twarz Satoshiego, jak wygląda twarz jego. Natomiast no taki był werdykt. Teraz wraca do America Top Team, trenuje ciężko i chce tu wrócić, żeby wygrać kolejne walki i żeby odzyskać pas, który kiedyś miał. Ja akurat uważam, że bardzo dobrze wyglądają po walce. Niższe kategorie wagowe są bardziej poobijane. Tutaj w wadze ciężkiej no, zabrakło chyba tchu, tak? No, bo nie było takich mocnych wymian. Nie postawili chyba wszystko na jedną kartę, żeby po prostu się tutaj powalić. Quando essa categoria de peso parece muito bem depois de três rounds, não parecem muito batidos, então que faltava se calhar a força para dar este chute decisivo? Infelizmente a mão para derrubar não entrou. Satoshi Ishii é um cara muito duro, um cara muito experiente, já lutou com várias lendas, Pedro Rizzo, Mirko Krokop, então foi um prazer e infelizmente eu não consegui nocauteá-lo, mas espero ter outra oportunidade para ter uma revanche com ele. Nie, chyba nie tyle zabrakło siły, bo próbował, po prostu ta ręka nie doszła rywala, świetnego rywala, bardzo trudnego, bardzo doświadczonego, który walczył z legendami tego sportu, jak choćby z Krokopem i tu by bardziej szukał przyczyn tego, że się nie udało tego skończyć przed czasem, zadać decydującego ciosu, ale ma nadzieję na rewanż i wtedy chciałby pokazać, że jest w stanie nawet iż jego znokautować. Mhm. A gdyby teraz miał stoczyć rewanż, to jak inaczej by poprowadził tą walkę? Ok, y diciendo sobre otra luta, sobre luta de volta, si Caliara, segunda luta contra Ishii, o que mudava, o como lutava da outra vez, já sabendo o que sabes agora? Ah, com certeza eu vou evitar o clinch ao máximo, porque ele conseguiu amarrar muito o meu jogo, por mais que ele ficou no clinch sem fazer exatamente nada, só me segurando, eu não vou mais aceitar esse tipo de jogo dele e vou entrar para nocautear. Na pewno unikałbym za wszelką cenę klinczu, bo tego było za wiele w tej walce. Były takie momenty, kiedy Satoshi Ishii klinczował i właściwie nie robił nic poza tym. Na to nie byłoby mojej zgody w kolejnej walce, jeśli do niej dojdzie. Za wszelką cenę bym z takiego klinczu uciekał i szukał nokautu. Mhm. A jeszcze mam pytanie, jak rozpoznawalność Federacji KSW w jego kraju? Czy cieszy się popularnością? Jaki jest poziom sportowy odbierany u niego? I quando KSW é popular, conhecido no Brasil e também o que você acha sobre o nível desportivo da organização? Com certeza o KSW está entre as três maiores organizações do mundo. É super reconhecido no Brasil e em todo o mundo e seria um prazer ter uma edição do KSW lá no Brasil e eu fazer a luta principal. Seria um sonho a se realizar. Jest naprawdę znane KSW w Brazylii, ale to nic dziwnego, bo jest jedną z trzech największych organizacji na świecie. Poziom sportowy jest bardzo wysoki i Fernando podzielił się takim marzeniem. Marzy mu się, żeby kiedyś KSW, które organizuje galę za granicą, zorganizowało galę w Brazylii i on by zawalczył w walce wieczoru. To jest takie jego wielkie marzenie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Muito obrigado. Dziękuję.